Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. W związku z tym, że zaczęło się już kalendarzowe lato, to zapraszam na książki, które właśnie na lato będą idealne. Mam tutaj chyba mniej więcej 9 książek do zaprezentowania i większość z nich wybrałam głównie ze względu na to, że ich akcja rozgrywa się właśnie latem i dlatego no, one gdzieś tam oddają ten wakacyjny, letni klimat, chociaż nie wszystkie, bo mamy tutaj troszkę taki miszmasz gatunkowy, mamy coś takiego naprawdę lekkiego, takie idealne książki do czytania na plaży, ale mamy też trochę cięższe tematy, gdzie ten klimat gdzieś tam lata jest taki bardzo, bardzo duszny, o czym zaraz Wam opowiem. Trochę literatury młodzieżowej, trochę literatury bardziej poważnej, nawet jeden reportaż się tutaj znajdzie, tak więc mam nadzieję, że każdy będzie miał szansę znaleźć coś dla siebie. I myślę, że zaczniemy sobie właśnie od tych cięższych klimatów i cięższych książek, żeby później już tak zupełnie na lekko, na luzie zakończyć ten film. Tak więc, jeżeli jesteście zainteresowani czymś bardziej lekkim, takim typowo plażowym, to bardziej w drugiej części tego filmu, a zaczniemy sobie od poważnych klimatów. I pierwszą z takich książek, którą bardzo, bardzo gorąco polecam, no i właśnie akcja tej książki rozgrywa się latem, to książka Lato, gdy mama miała zielone oczy. Nie będę tutaj próbować wymówić nazwiska autorki, bo jest to bułgarska pisarka i nie do końca wiem, jak poprawnie wymówić jej nazwisko, tak więc no, nie chcę tutaj niepotrzebnie kaleczyć. Natomiast jest to książka cieniutka, natomiast bardzo, bardzo, bardzo trudna i strasznie przejmująca, niezwykła książka, naprawdę. To jest taka rzecz, która nie trafi do każdego, bo ona jest dosyć specyficzna, ale na pewno jest bardzo dobrym kawałkiem literatury. Tak więc jeżeli cenicie sobie poważną, dobrą literaturę i coś niekoniecznie oczywistego, bo tak jak wspomniałam, jest to pisarka pochodząca z Bałkan, a więc coś, po co my często w Polsce chyba nie sięgamy i tacy pisarze nie są za bardzo popularni w naszym kraju, no to myślę, że właśnie ta książka ma szansę Wam się spodobać. Jeżeli chodzi o tematykę tej książki, to mamy tutaj Alexa, który po szkole ma lato spędzić z kolegami gdzieś tam chyba w Amsterdamie, ale ostatecznie wyjeżdża ze swoją matką na wieś do Francji i tam spędza właśnie z tą matką całe lato. Ich relacje są bardzo trudne, ta relacja jest naprawdę bardzo burzliwa. Alexy wręcz na początku tej historii pała taką żywą nienawiścią do swojej matki i to, w jaki sposób on się o matce wyraża, to jest w ogóle złamanie wszelkich schematów na temat matki i pisania o relacji matka-syn czy matka-córka, o jakich my możemy pomyśleć. Bo ta relacja jest tak zła, tak brutalna, tak niszcząca dla matki i dla Alexa, że no, o czymś takim jeszcze chyba wcześniej nie czytałam. Nie czytałam o relacji napisanej w taki sposób, ale właśnie w to lato, które spędzają razem, jest to ich ostatnie wspólne lato, ta relacja zaczyna się zmieniać, ona zaczyna się naprawiać, gdzieś tam te wszystkie załamania, które powstawały na przestrzeni lat, zaczynają się zasklepiać. Oczywiście to nigdy nie będzie udana relacja i nigdy nie będzie to możliwe, natomiast rzeczywiście to lato będzie dla głównego bohatera przełomowe i bardzo, bardzo znamienne. To też jest książka pisana z perspektywy dorosłego już człowieka i on gdzieś tam w swoich wspomnieniach właśnie wraca do tego lata z matką i opisuje, kreśli przed czytelnikiem to, co się wydarzyło i to, jak te relacje wyglądały. Naprawdę przerażająca książka, bardzo trudna do czytania, bo no, kiedy ja zaczynałam tę książkę czytać i czytałam właśnie te fragmenty, w jakich on wypowiada się na temat swojej matki, to byłam przerażona, że tak o własnej matce można mówić, co by nam ta matka nie zrobiła, bo to nie była tylko złość, wiecie, spowodowana jakimś trudnym dzieciństwem. To była naprawdę taka czysta nienawiść i agresja, a to wszystko było przełamane tą sielankową Francją, tym sielankowym takim klimatem właśnie francuskiej wsi, gdzieś tam u schyłku lata. Bardzo interesujące połączenie i naprawdę bardzo, bardzo dobra książka. Druga dość niewygodna do czytania książka to Utonęła, Therese Bowman. Jak wiecie, to jest jedna z moich ulubionych autorek. To jest jej debiut literacki, ale ja czytając tę książkę miałam poczucie, że to jest pisarka już bardzo, bardzo doświadczona, bardzo świadoma tego, co chce przedstawić, bo ta książka naprawdę na debiut zupełnie nie wygląda. I tutaj nawet nie tyle chodzi o samą fabułę tej książki i samą akcję, ale to, jak właśnie klimat letniego takiego domku letniskowego, jak ten klimat jest tutaj zbudowany i jak on wprowadza taki nastrój niepokoju, grozy. Tutaj znowu mamy taki właśnie kontrast tej sielankowej atmosfery. To jest szwedzkie lato, taki sielankowy letniskowy domek, dwie siostry, tam jest dużo książek, ponieważ mąż jednej z sióstr jest pisarzem, więc brzmi to naprawdę tak idyllicznie, natomiast to, co się dzieje właśnie tutaj w kwestii tła, w kwestii tego klimatu, bardzo dużo autorka tutaj skupia się na roślinach. Ta roślinność w tej książce jest naprawdę bardzo ważna i to jest tak naprawdę taki dodatkowy bohater, jeden z najważniejszych, wydaje mi się, bo właśnie sprawą tych roślin i tego wszystkiego, co dzieje się dookoła. Ta książka buduje klimat, mimo tego, że akcja tej książki rozgrywa się latem, a więc jest ciepło, jest przyjemnie, to opisy tej przyrody i tej roślinności sprawiają, że ta atmosfera jest bardzo duszna i ona coraz bardziej i coraz mocniej zaciska się na bohaterach. Oplata ich, tak jak tutaj widzicie właśnie na okładce, dusi ich, nie pozwala ich wypuścić. Oni duszą się w takich własnych relacjach, we własnych jakichś takich zadrach z przeszłości, ale również z teraźniejszości. Tak więc jest to naprawdę niesamowita książka pod względem klimatu. Zupełnie nie pomyślicie, że jest to debiut pisarski tej autorki, jedna z najlepszych książek, która wyszła do
tej pory. Druga moja ulubiona, bo pierwsza to jednak jest ta druga. Natomiast ta również jest bardzo dobra. On ten z jakiegoś powodu ma kiepskie oceny na Goodreads, ale ja w ogóle tych ocen nie rozumiem, bo to jest naprawdę świetna rzecz. Jeżeli lubicie pióro tej pisarki, bo ono jest dosyć specyficzne, to trzeba przyznać, to na pewno ta książka przypadnie Wam do gustu. Także bardzo, bardzo gorąco polecam. Tutaj też mamy temat właśnie trudnych relacji. W pierwszej książce mieliśmy relację między matką a synem, tutaj mamy między dwoma siostrami i to wszystko są takie bardzo trudne relacje. Takie relacje, w jakie nigdy nie chcielibyśmy być uwikłani, od których wolelibyśmy się trzymać z daleka, pełne jakichś właśnie wzajemnych, nawet nie to, że nieporozumień, tylko też takiej nienawiści, może nie aż tak otwartej i bezpośredniej jak w poprzedniej książce, natomiast tutaj również ta nienawiść jest obecna, zazdrość również pomiędzy dwoma siostrami. Także naprawdę obie te książki, o których właśnie wspomniałam, mimo tego, że ich akcja rozgrywa się latem, to lato jest bardzo duszne, bardzo trudne do czytania, ale są to bardzo wartościowe książki, także jeżeli lubicie takie ciężkie lektury, to polecam obydwie. Mam tutaj również jeden reportaż, bo w ogóle uważam, że czytanie reportaży latem, na przykład o różnych krajach, do których chcielibyśmy gdzieś tam kiedyś na wakacje się wybrać, jest bardzo dobrym pomysłem. Ja tutaj troszkę sobie obeszłam ten temat naokoło i wybrałam książkę, która mówi bardziej o metodzie dostawania się do tych różnych miejsc, bo jest to książka W niebo wzięte o stewardesach w PRL-u i dokładnie o tym jest ta książka. To jest książka o tym, jak wyglądało lotnictwo w Polsce w czasach PRL-u, w zasadzie od początku powstania polskich linii lotniczych LOT aż do czasów obecnych, to jak bardzo prestiżowy był to kiedyś zawód, ale również to, z jakimi przywilejami się wiązał, ponieważ no wiadomo, w czasach PRL-u nie bardzo można było wyjeżdżać, ludzie nie mieli paszportów, no i te podróże były bardzo, bardzo mocno ograniczone, a stewardesy miały ten przywilej, że mogły wielokrotnie latać poza granice naszego kraju, głównie tutaj do Stanów Zjednoczonych. No i też właśnie bardzo ciekawy rozdział poświęcony jest temu, jak rozkwitł wtedy przemyt, bo no właśnie kiedy w Polsce nic nie było, to bardzo dużo rzeczy trzeba było przemycać. No i właśnie robiły to między innymi stewardesy. Oczywiście lotnictwo wtedy wyglądało zupełnie inaczej, te restrykcje były dużo, dużo mniejsze, one się bardzo zmieniły po 2001 roku i po 11 września. Natomiast wtedy latanie rzeczywiście po pierwsze było zarezerwowane wyłącznie dla elit, a po drugie dużo łatwiej było przewozić różne rzeczy na pokładzie samolotu. Także to był chyba taki najciekawszy fragment tej książki, ale poza tym właśnie dowiadujemy się, jak wyglądała ta praca wtedy, czym ona się różni od tego, co mamy teraz, jak rozwijały się też polskie linie lotnicze. Mamy też tutaj parę takich nudniejszych fragmentów dotyczących bezpośrednio statystyk, jakichś tam lotniczych, to może nie było aż tak bardzo ciekawe, ale takie fragmenty też się tutaj znajdują, bardziej techniczne. Także myślę, że fajnie sobie coś takiego przeczytać latem, kiedy na przykład czeka nas podróż samolotem, bo być może inaczej właśnie spojrzymy wtedy na personel pokładowy i na tę pracę w ogóle. Gdzie śpiewają raki? To książka idealna na wakacje, dlatego że akcja tutaj rozgrywa się na Florydzie, ale ta Floryda to nie jest takie idealne, słoneczne miejsce, jak możemy sobie wyobrażać, tylko bardziej takie bagniste, niebezpieczne miejsca. Tutaj mamy historię małej dziewczynki, która zostaje porzucona przez swoich rodziców. Oni po prostu ją zostawiają. Ona tam ma chyba 6 czy 7 lat na początku tej książki i musi sobie radzić sama. No i właśnie radzi sobie w taki sposób, że łowi ryby, żywi się tym, co znajdzie gdzieś tam. I ona również ma taki dar, że bardzo pięknie rysuje. Obserwuje tę naturę, obserwuje przyrodę i rysuje to, co widzi. I to jest jej naprawdę wielki talent. Bardzo przejmująca historia, ale to, co tutaj jest najciekawsze, to właśnie te opisy przyrody, opisy bagien, opisy zwierząt, które tam żyją, opisy natury, bo nasza bohaterka, no, siłą rzeczy po prostu musi się tego nauczyć, żeby przetrwać, więc dostajemy tutaj naprawdę sporą dawkę wiedzy takiej botaniczno-przyrodniczej. Jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, podane również w takiej formie, że to jest interesujące naprawdę. Jest tutaj też wątek kryminalny, gdyby kogoś to interesowało i też wydaje mi się, że to będzie fajny wybór na lato, ponieważ w lipcu wychodzi ekranizacja tej książki. Też nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że będzie to dobry film, tak więc być może jest to teraz idealny moment, aby po tą książkę sięgnąć, jeżeli jeszcze jej nie znacie, no bo ona jest dosyć głośna jednak i myślę, że sporo osób miało już okazję ją czytać, ale jeżeli nie, to daję znać, że taka książka jest, że niedługo wychodzi jej ekranizacja i że warto się nią zainteresować. Książka, która jest dosyć podobna klimatem do Gdzie śpiewają raki, to książka Tam, gdzie las spotyka się z niebem. To jest zdecydowanie jedna z moich ulubionych książek, które przeczytałam w tym roku. Przepiękna opowieść. Tutaj również mamy piękne opisy przyrody, ponieważ jedna z głównych bohaterek jest ornitolożką i obserwuje gniazda ptaków. I tutaj też sporo właśnie jest takiego chodzenia po lesie, obserwowania zachowań tych ptaków, także to też jest wszystko niesamowicie opisane. Ale też druga bohaterka jest małą kosmitką. Ona przybywa z pewnej planety, z pewnego gwiazdozbioru. Zresztą ma na imię Wielka Niedźwiedzica, Ursa Major. Cudowna historia, bardzo ciepła, również niesamowicie przejmująca. Płakałam na tej książce okrutnie. Jest bardzo, bardzo klimatyczna i wydaje mi się, że idealnie wpasuje się na lato, bo nie jest za ciężka, ale jednocześnie też to nie jest taka lekka lektura, która gdzieś tam Wam przejdzie przez palce i o niej zapomnicie, tylko naprawdę myślę, że można z niej coś ciekawego wynieść. Mnie naprawdę ona poruszyła bardzo, bardzo i trafiła gdzieś tam do tego mojego czytelniczego serduszka i myślę, że długo tam zostanie. Bardzo gorąco Wam tę książkę polecam. No, dla mnie niesamowita opowieść i właśnie bardzo klimatyczna również przez te opisy, fantastyczne opisy przyrody. Ja wiem, że opisy przyrody brzmią trochę źle i źle się kojarzą i niektórych mogą odrzucać, ale zarówno w Gdzie śpiewają raki, jak i w książce Tam, gdzie las spotyka się z niebem, to są naprawdę przepiękne opisy i gwarantuję Wam, że nie będziecie się nudzić, będziecie chcieli się wręcz przenieść właśnie do tych miejsc,
które są tutaj opisywane. Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata to wyjątkowa młodzieżówka, bardzo taka już niespotykana. To jest książka, której akcja również rozgrywa się latem, w gorące, upalne lato w Teksasie, także jest naprawdę bardzo, bardzo ciepło. I mamy tutaj dwóch bohaterów meksykańskiego pochodzenia. Jeden z nich mówi po hiszpańsku, z tego co pamiętam, i jest takim, no, takim bardzo, bardziej Meksykaninem niż Amerykaninem, natomiast drugi już jest taki bardzo mocno zamerykanizowany i te jego meksykańskie korzenie nie są mu aż tak bliskie. I oni poznają się i postanawiają zostać przyjaciółmi po tym, jak okazuje się, że obaj mają bardzo nietypowe imiona, właśnie Arystoteles i Dante. No jest to taka przepiękna, ciepła opowieść o przyjaźni, bardzo niezwykła. Ten sposób pisania jest taki bardzo magiczny, powiedziałabym. On jest taki subtelny, delikatny, taki troszkę oniryczny nawet momentami. Coś, co jest już dzisiaj chyba dosyć niespotykane, to jest książka, która po raz pierwszy została wydana gdzieś tam w 2008-2009 roku, jakoś tak. W Polsce również miała już swoje wydanie dawno, dawno temu. W zeszłym roku chyba została wznowiona nakładem wydawnictwa Winidia, no i zdobyła ogromną popularność. Natomiast akcja tej książki rozgrywa się w ogóle w latach 80., także mamy tutaj taki niesamowity też klimat, gdzie nie ma jeszcze telefonów komórkowych, nie ma internetu, jakieś tam stare samochody, które też nie są wcale tak powszechne. Dla mnie ta książka, mimo tego, że ona dzieje się latem, jest też bardzo jesienna. Ona w ogóle ma dla mnie taki żółty kolor. To było tak, że kiedy ja czytałam te wydarzenia, które rozgrywały się na kartach tej powieści, to one wszystkie miały na sobie taki jakby filtr, jak mają stare filmy, albo taki bardziej w kolorach sepi. Także no, ma to swój klimat. Nie wiem, ja mam synestezję, także być może to dlatego tak widziałam tę książkę i ona ma dla mnie taki kolor, ale myślę, że coś w nim jest. Jak pomyślicie o takich właśnie starych, często też meksykańskich filmach, to one właśnie mają taki żółty filtr i tak trochę czyta się tę książkę. Bardzo, bardzo klimatyczna opowieść, ale też to, co ją wyróżnia na tle innych młodzieżówek, to jest niezwykła relacja głównych bohaterów z rodzicami. Naprawdę, zazwyczaj w książkach młodzieżowych te relacje z rodzicami albo są gdzieś tam potraktowane tak, wiecie, po łebkach, albo one są właśnie takie bardzo trudne, że rodzice kompletnie nie rozumieją swoich dzieci, w ogóle nie wiedzą, jakie mają problemy, w ogóle się tym nie interesują. A tutaj ta relacja głównych bohaterów z rodzicami jest przepiękna. Ci rodzice są naprawdę bardzo zaangażowani, te dzieci im ufają, naprawdę cudowna rzecz i to jest coś, co wydaje mi się wyróżnia tę książkę na tle innych, bo chyba w innych książkach tego do tej pory nie spotkałam. Jeżeli już gdzieś było jakieś bardzo mocne skupienie się na relacjach z rodzicami, no to właśnie w negatywnym kontekście. A tutaj to jest przedstawione w przepiękny sposób, także też na pewno warto się tą książką zainteresować latem. Oczywiście w takim letnim zestawieniu nie mogło zabraknąć książek Colleen Hoover. Uważam, że wszystkie jej książki, mimo tego, że one są dosyć ciężkie tematycznie, to idealnie nadają się na plażę. To są właśnie takie dobre książki do czytania na plaży, bo nie są wymagające, ale też są takie dosyć przejmujące. Więc jeżeli lubicie smutne książki, tak jak ja, no to na pewno Colleen Hoover przypadnie Wam do gustu. Tutaj akurat wybrałam książkę Nagie Serca, ponieważ akcja tej książki rozgrywa się w całości w czasie wakacji. Mamy główną bohaterkę, 19-latkę, która kończy liceum. Ona pochodzi z bardzo biednej rodziny, zresztą niepełnej, bo wychowuje ją matka, która ma problem z narkotykami. I akcja tej książki rozgrywa się w momencie, gdy Bia, chyba tak nazywała się główna bohaterka, wraca do domu i zastaje swoją, no już niestety nieżyjącą matkę, która leży gdzieś tam na podłodze, ponieważ właśnie przedawkowała narkotyki. Ale ma też, to znaczy już nie ma, ale miała kiedyś kontakt ze swoim ojcem, którego życie potoczyło się zupełnie inaczej, raczej dobrze mu się wiedzie. No i postanawia ten kontakt odnowić. Ona dostała w ogóle stypendium na studia, także ma się gdzie podziać od gdzieś tam września czy października, nie wiem kiedy w Stanach zaczynają się studia. Natomiast gdzieś musi spędzić to lato, musi jakoś przetrwać wakacje, żeby później na te studia móc iść. No i właśnie postanawia odnowić kontakt z ojcem i ojciec zaprasza ją do swojego domu. To jest też jakaś taka bardzo letniskowa miejscowość, nie pamiętam jaka, ale to jest właśnie taki dom typowo letniskowy. No i Bia tam spędza wakacje, poznaje Samsona, chłopaka, z którym teoretycznie nie łączy ją nic, ponieważ on pochodzi z bogatego domu, wiedzie zupełnie inne życie niż ona, ale jak to się zwykle w książkach Colleen Hoover okazuje, mają ze sobą więcej wspólnego niż sami mogliby przypuszczać. Bardzo poruszająca książka, to jest taka Colleen Hoover z dawnych czasów, tak więc jeżeli pamiętacie jeszcze, nie wiem, Hopeless, Ugly Love i tego typu książki, no to właśnie ona jest w takich klimatach. Bardzo dobrze się czyta, bardzo gorąco polecam, no i ma niesamowity wakacyjny klimat, morze, ocean, baseny, domy z basenami, bardzo, bardzo to wszystko tutaj mocno czuć, także zdecydowanie warto przeczytać w wakacje. Książka, której nie mogło tutaj zabraknąć, to oczywiście Emily Henry i Beach Read. Teraz wyszła też nowa jej książka, Ludzie, których spotykamy na wakacjach i myślę, że ona również będzie idealna na czytanie w wakacje, właśnie na takie plażowe czytanie, tak jak tutaj głosi tytuł tej książki. Ja na pewno będę tę książkę w te wakacje czytać, natomiast Beach Read już miałam okazję czytać w zeszłym roku. Ta książka ma swoich zwolenników i przeciwników. Mnie się ona całkiem podobała, bardzo miło spędziłam przy niej czas i myślę, że jeżeli weźmiecie sobie tę książkę na urlop właśnie na plażę, to sprawdzi się idealnie.
Tutaj mamy historię i taki motyw Enemies to Lovers. Mamy historię dwójki dorosłych już ludzi, którzy znali się kiedyś na studiach i byli takimi śmiertelnymi wrogami, ponieważ oni oboje aspirowali do zostania pisarzami, kobieta i mężczyzna. No i temu mężczyźnie się, znaczy tak naprawdę obu im się powiodło, bo oboje wydają książki. Natomiast ten mężczyzna, już kurczę, nie pamiętam ich imion, jak on tam się nazywał, Augustus. Augustus pisze taką literaturę, wiecie, poważną, literaturę piękną, taką powiedzmy szanowaną. Natomiast January pisze romanse, literaturę taką typowo lekką, przyjemną, właśnie takie wakacyjne czytadła, można powiedzieć. No i oni spotykają się w pewnym miasteczku, ponieważ January dostaje w spadku po swoim ojcu domek na plaży i ponieważ boryka się z taką blokadą pisarską, blokadą twórczą, to postanawia pojechać do tego domku i zobaczyć, być może tam ta wena i ta jakaś inspiracja do niej po prostu przyjdzie i udaje się napisać nową książkę, bo wydawca naciska, terminy ją gonią, no a właśnie nie może nic napisać. I z podobnym problemem boryka się Augustus. Okazuje się, że zostają sąsiadami i postanawiają się wymienić swoimi gatunkami, to znaczy robią sobie taki zakład, że January napisze książkę z gatunku Augustusa, a Augustus napisze romans. No i w związku z tym ta ich relacja gdzieś tam się zaczyna troszkę zmieniać. Oni spędzają ze sobą coraz więcej czasu, no bo też próbują siebie wzajemnie nakierować na to, jak napisać książkę w zupełnie innym gatunku niż do tej pory. Przyjemna książka, wiecie, to nie jest nic wielkiego, nic takiego, co zmieni jakoś bardzo wasze czytelnicze życie, ale właśnie takie plażowe, wakacyjne czytadło, myślę, że jak najbardziej, no idealna na wakacje na pewno. I ostatnia książka, również bardzo lekka, którą można przeczytać tak naprawdę za jednym posiedzeniem, to książka Tego lata stałam się piękna. To jest książka autorki Do wszystkich chłopców, których kochałam. Ja tamtą trylogię naprawdę bardzo, bardzo lubię. Bardzo miło się przy niej bawiłam. Przy książce Tego lata stałam się piękna odrobinę mniej. Ona nie podobała mi się już aż tak bardzo mocno. Natomiast tutaj akcja też całkowicie rozgrywa się w wakacje, tylko mamy przeskoki czasowe do dzieciństwa głównej bohaterki, do teraźniejszości. I to jest taka książka o dorastaniu, o byciu nastolatką, o zmianach, jakie się przechodzi jako nastolatka, o dojrzewaniu, o pierwszych takich relacjach z chłopcami. Także no coś takiego dosyć oklepanego, nic oryginalnego, nie jest to jakaś wybitnie dobra książka, ale pomyślałam, że wspomnę o niej, bo właśnie kończę ją czytać, nawet jeszcze nie skończyłam. No i właśnie idealnie wpisuje się w ten wakacyjny klimat, ale muszę zaznaczyć, że zdecydowanie bardziej polecam książki, całą tę serię Do wszystkich chłopców Jenny Han i ona również świetnie się sprawdzi na wakacje, także jeżeli mielibyście wybierać między jedną a drugą, no to polecam zdecydowanie tę drugą. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o te wakacyjne książki, książki, które idealnie sprawdzą się czy to na plaży, czy to do czytania latem, zarówno te cięższe, jak i mniej poważne. Koniecznie dajcie znać, czy którąś z tych książek już czytaliście, albo co Wy dodalibyście do takiej wakacyjnej listy do czytania. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!